Siema, widzowie, witam was bardzo serdecznie w ostatnim odcinku w tym sezonie. Słuchajcie, dokładnie tak, w dzisiejszym odcinku przedstawię wam wszystko, co wiemy o nowym sezonie, wszystko, co powinniście zrobić, zanim ten sezon się skończy. Pokażę wam prawdopodobny karnet bojowy. No naprawdę, oglądajcie ten odcinek do samego końca. Zróbcie to dzisiaj, dlatego że dowiecie się dosłownie wszystkiego, co czeka nas w nowym sezonie, wszystkiego, co wiemy. Będzie to takie małe podsumowanie. Słuchajcie, na samym wstępie, jak chcę wam powiedzieć tyle. Jesteśmy na kanale Rafa Plus, nie jesteśmy na głównym kanale, więc tam na dole zejdźcie sobie i zasubskrybujcie ten kanał. Dlaczego? Dlatego, że jeśli pojawi się na przykład przeciek karnetu w piątek rano, gdy sezon już wyjdzie, na pewno go dodam na ten kanał, więc dobrze by było, żebyście mieli zaznaczony dzwonek. No i jako, że jest to ostatni odcinek w tym sezonie, to widzowie, zostawcie łapkę w górę, po prostu, jako, że to ostatni odcinek. I teraz tak, bez większego przedłużania, ja mam to podzielone dokładnie w 6 punktach, 6-7 punktach, coś takiego. I pierwszy punkt mamy tutaj: co zrobić, zanim sezon się skończy? Dzisiaj mamy czwartek rano, więc widzowie, co dzisiaj powinniście zrobić? Po pierwsze, powinniście dobić karnet bojowy. Po drugie, powinniście odebrać wszystkie dodatkowe style. Ja nie wiem, jak to działa, czy one są przyznawane w kolejnym sezonie. Napiszcie również w komentarzu, jak to wszystko wygląda, ale upewnijcie się, że macie wszystko poodbierane, że macie podobijany karnet, podobijane style. Jeśli tego nie macie, oczywiście, widzowie, możecie to zrobić dokładnie na tej mapce. Są to Zone Warsy, więc ja was zapraszam na tą mapę. Dzisiaj na pewno będzie również stream, na którym będziemy grali na tej mapie, więc dodajcie sobie ją do ulubionych, ponieważ no mapka nie dość, że dostała dzisiaj no po prostu wyśmienitą aktualizację, sprawdźcie sobie, no to grają się mega dobrze, dlatego że jest to pierwszy rozdział, no po prostu wejdźcie i sami sprawdźcie. Słuchaj, ale przejdźmy dalej. Co musimy zrobić? Dobić karnet, odebrać skinę, no i oczywiście, widzę, najważniejsze, nie powiedziałem o najważniejszym, zagrać dzisiaj ostatni mecz na tej mapie, bo ta mapa prawdopodobnie w takiej formie, jak teraz mamy, już nigdy nie powróci. W sensie będzie, nie będzie nowej mapy w kolejnym sezonie, ale będą te miejscówki pozmieniane na pewno. Wydaje mi się, że albo dwie jakieś duże dojdą, albo dwie zostaną zastąpione. Dwie, trzy, cztery, coś takiego. Także polatajcie sobie na... Po prostu pograjcie dzisiaj w Fortnite'a. To jest mega ważne. Także mamy już przygadane, co powinniście zrobić jeszcze dzisiaj. Ale jak powinniście się nastawić na jutro? Słuchajcie, jutro, czyli w piątek rano o godzinie 8 mają zostać wyłączone serwery. Albo to będzie 8, pewnie to będzie między 8 a 10 godziną. Wydaje mi się, że to będzie jakaś albo 7.30, albo 8.30. Serwery zostaną zgaszone, będziemy mieli pobieranie i prawdopodobnie grać dopiero będziemy mogli około 13.00-14.00. Międzysezonowo to tak właśnie jest trochę dłużej niż sama aktualizacja, więc to zazwyczaj tak trwa, jeśli wyłączają około 9.00, 8.00, 9.00, 10.00, no to później te serwery są... 1.00, 14.00, coś takiego. Wy będziecie na pewno w szkole, chyba że niektórzy z was nie pójdą, ale jeśli będziecie w szkole, no dzień wcześniej to sobie zróbcie jakieś miejsce na dysku, żebyście mieli gdzie zainstalować aktualizację. No i około godziny 14.00, tak mi się wydaje, 13.00, 14.00 dostaniemy nowy sezon. No i jeśli nie będziecie, jeśli będziecie mieli tam jeszcze nie poinstalowane rzeczy, ja na główny kanał na pewno dodam odcinek i na ten również. Słuchajcie, jeszcze nie powiedziałem jednej, ale to bardzo ważnej rzeczy. Mieliśmy wcześniej punkt, co zrobić, zanim sezon się skończy. Będzie mi mega miło, widzowie, i jeśli sprawdzicie, czy macie nasz kod Evela w sklepie, wpiszcie go jeszcze dzisiaj, czyli dokładnie wpiszcie go jeszcze w czwartek, w piątek, kiedy się będzie dało radę grać. Z góry bardzo każdemu dziękuję. Swoją drogą, na głównym kanale w piątek pojawi się mega fajny konkursik. Przechodzimy teraz do podpunktu numer 2-3, tak by to można było uznać, bo ten odcinek można powiedzieć, że składa się ze wstępu, co zrobić, zanim sezon się skończy. I teraz mamy... mieliśmy teraz co zrobić w piątek, no to oczywiście pobrać aktualkę, oglądać filmy, żeby wiedzieć wszystko, co na bieżąco. I teraz przejdźmy do takich rzeczy związanych totalnie z sezonem, czyli karnet bojowy. Jak będzie wyglądał karnet bojowy? Na tą chwilę wszystko, co wiemy na temat karnetu, możecie teraz zobaczyć na tym zdjęciu. Na tym zdjęciu, widzowie, jest karnet bojowy, ale bardziej ze strony jakby to powiedzieć, twitterowej, x-owej. Dlaczego? Dlatego, że dużo osób zebrało skinki. Co jakiś czas dostajemy takie skiny, które mają pojawić się w grze w kształcie rysunków i oni na podstawie tych rysunków później to przenoszą jako na nowe skiny Fortnite'owe w takich modelach 3D. I z tych właśnie rysunków zostaje wybrane te skiny i w sumie to jest bardzo prawdopodobne, że tak może wyglądać karnet. Jeszcze karnetu nie ma, ale jeśli pojawi się w piątek rano, będzie na tym kanale, ale słuchajcie, mamy
tarnecik bojowy, który może tak wyglądać. To nie jest potwierdzone jeszcze do końca, ale wszystko na to wskazuje, że na pewno parę skinów z tego zdjęcia pojawi się właśnie w karnecie. Fajnie by było, bo jak wiecie, mamy mieć ten sezon mitologiczny, ale do tego przejdźmy teraz właśnie. Pogadaliśmy sobie właśnie o karnecie, to teraz pogadajmy o całym sezonie. Ma być to sezon związany z mitologią grecką, z bogami. Mam nadzieję, że to będą jakieś takie właśnie super moce bogów. Na przykład, nie wiem, że Posejdon będzie miał właśnie te jego widły, którymi coś się będzie robić, że te bronie będą wyglądały w podobny sposób, że będzie jakiś łuk, nie wiem, Afrodyty, czy cokolwiek, co mogłoby mega fajnie wpasować się, no, w mitologię grecką, ażeby to przenieśli takie najważniejsze rzeczy do świata Fortnite'owego. Jak wiecie, mieliśmy puszkę Pandory, która się otworzyła, mieliśmy rękę, która się wyłoniła, właśnie ta puszka, ta skrzynia bardziej, została zawieszona na łańcuchach, później ta skrzynia się otworzyła, no i całe to zło wyszło. Cały kolejny sezon ma być związany z mitologią grecką. Mamy dostać Cerberusa, czyli psa, trzygłowiego psa, tylko jestem ciekaw, czy to będzie w postaci człowieka, czy to faktycznie będą jakieś, nie wiem, no nie wiem, jak to może wyglądać, ale naprawdę kolejny sezon moim zdaniem będzie miał jeden z najlepszych takich, jakby to powiedzieć, no będzie mega kozacki, tak jak mówię, same te motywy mitologiczne, z nich można naprawdę bardzo dużo czerpać i mam nadzieję, że Fortnite zrobi to w odpowiedni sposób. Kolejny podpunkt to bronie, jak mogą wyglądać bronie. Słuchajcie, no tak jak powiedziałem, co dopiero, mam nadzieję, że dostaniemy jakieś takie, można powiedzieć, super mocy, tak jak kiedyś Doktor Doom, nie wiem czy pamiętacie, miał taką kulę. No to fajnie by było, żeby, nie wiem, na przykład Afrodyta, nie wiem, no cokolwiek, coś takiego, żeby to nie była broń do trzymania, ale żebyśmy mieli jeszcze jakieś super moce, to byłoby mega, tak mi się wydaje, że to by mogło być naprawdę dobre, tak jak na przykład te widły Posejdona, jakieś błyskawice Zeusa, że gdzieś tą błyskawicą rzucamy i tam na przykład w tamtym miejscu pojawia się błysk burzy, coś takiego, i tam za stoł wala gości w boksie. Słuchajcie, im bardziej są te sezony, tym można się lepiej pobawić, ale można się też bardziej podenerwować, więc jest to różnie. Jestem ciekaw, jak to zostanie właśnie zrobione na casualach. Mam po prostu nadzieję, że kolejny sezon będzie szalony i same bronie, które dostaniemy, również. Pewnie później będę na to narzekał i większość z was też, ale wiecie co, wydaje mi się, że ten sezon mitologiczny to jest tak taki sezon, w którym faktycznie Epic może pójść w tą stronę, ale też nie musi. Pamiętajcie, że na tych odcinkach podaję wam, co wiemy, ale też dopisuję sobie swoje rzeczy, które według mnie mogą się pojawić i tak naprawdę to wcale nie musi się stać. Miejcie to na uwadze. Przejdźmy teraz do zmian na mapie. Zmiany na mapie, no powinniśmy dostać jakieś greckie, mitologiczne miejscówki, jakieś podziemia, podziemia Hadesu, że będziemy gdzieś wchodzić w jakieś podziemia, no powinniśmy dostać coś, co będzie odpowiadało bogom, czyli na przykład jeśli będziemy mieli Zeusa, no to nie wiem, on będzie miał jakąś latającą wyspę nad mapą, no to by było mega fajne, że miałby latającą wyspę w niebie i tam zlatujemy i mamy na przykład tego bossa i ta wyspa na przykład różnie sobie lata po całej mapie albo jakaś w chmurach, no jestem ciekaw, co by tutaj można było zrobić, mega fajnie jakbyśmy dostali właśnie takie kilka fajnych miejscówek bogów, ale czy tak będzie, to zobaczymy na tą chwilę. Jeśli coś się pojawiło do tej pory, jeszcze zanim ten film zostanie zmontowany, to tu po ekranie będą latać również te nowe rzeczy. A teraz najważniejszy podpunkt to najbardziej niepotwierdzona informacja. Słuchajcie, niepotwierdzona informacja jest taka, w sensie ona jest potwierdzona, ale do niej można przypisać kilka rzeczy naraz tak naprawdę. Mamy ten sezon mieć związany ze skrzydłami. I teraz pytanie, czy dostaniemy skrzydła jako, na przykład, jako jakiś mityk, że będziemy mogli latać? Czy dostaniemy jakieś potwory, które mają skrzydła i na których możemy latać? W sumie możecie wy napisać, jak wam się wydaje, co tutaj może być. To jest chyba największa zagadka tego sezonu, który przed nami, który już jutro. Ja mam nadzieję, że dostaniemy potwory, na których możemy latać. W mitologii greckiej również takie potwory były i to by było naprawdę bardzo ciekawe. No i co widzowie, ostatni podpunkt, czyli pamiętajcie, dzisiaj mamy ostatni dzień sezonu. Dobrze go wykorzystajcie, dobijajcie karnet, subskrybujcie kanał z dzwonem, zostawiajcie łapki w górę i tak, widzowie, ostatni podpunkt, jest to zakończenie ostatniego filmu na tym kanale w tym sezonie, więc wy wbijajcie na te filmy, wpisujcie kod Evela, padajcie na mapę i trzymajcie się, do zobaczenia w nowym sezonie.